Okej, ale lecimy dalej, lecimy z tematem, słuchajcie, lecimy z tematem, jakby powiedział tutaj bonus BGC. I tutaj są jednak ci moi przyjaciele. Please, no. Oh, it's you, Corvo. Thank the stars. We all thought you'd been killed, except for Samuel. He seemed sure you'd survived. I saw him on the river shortly before the killing began. Killing? He was smart enough not to come ashore, but I'll bet he's still out there, looking for you, is my guess. Mój najlepszy przyjaciel tutaj. Pendleton said it was time for our bonus. Havelock stood behind them, and at the signal, he shot them each in the back of the head, just like the target drills he used to. Lydia barely had time to scream. I would be dead too. Chyba będzie trzeba ich zabić. Except Wallace told me I wouldn't be getting anything. Pendleton kept apologizing, saying that no one could ever know about the things they'd done. Martin was drinking and seemed sad. The Admiral was about to shoot Callista. Then he mumbled something about owing her uncle, Captain Kurnow, a debt. They said it was time for Sokolov and went off to his cage. I don't know what happened after that. Martina i Pendletona oszczędza, ale tego admirała zabije własnymi rękoma. Poor child. I hope she hid her eyes. The Admiral said that Martin was right. I guess they talked about it. And they started to worry they'd get executed for all that they'd done, going after the Lord Regent and his allies. I suppose it's why they've poisoned you too. I thought Lydia would squeal on me at the end. She just told Havelock to screw himself. And died. Pierdziele, kończą ci się dialogi? Już wygadałaś się dobrze, kobieto. Straumatyzowane kobiety strasznie dużo gadają. Słyszę Tallboyów. I can hide here for as long as it takes. Seems that no one is safe when a man is that close to a prize like the throne. No, to akurat mądre słowa. Okej, czyli tutaj jest bardzo małe pomieszczenie i generalnie trzeba będzie wyjść na zewnątrz. No właśnie, to oboje. The officer said he was dead, poison thrown in the river. If you ask me, he's long gone. Threw the mask in the river, left out. That's what a rational person would do. Not this guy. Ciekawe, że kiedy przybliżam wizję na masce, również słyszę lepiej, ale okej. To są czary, magia, nie pytajcie się o to. I heard they locked him in a cage and only let him out at night. The criminal mind, huh? So what's he doing now? Waiting. He's probably watching us right now. Masz rację. Cut it out. What's so impressive about Corvo anyway? Who's he got up against? A couple of high overseers, a couple of noblemen. He could never stand up to men with our training. Well, now I do hope he shows up. I want to see you run crying for the cover of the tall boys out back, like you were the other night. What was I supposed to do? Stand there and get hit by rocks? They were a gang. I hope Lord Regent Havelock sends the tall boys in to level the place. Chyba się przejdę do tego gościa, który jest takim kozakiem. Zrobię mu niespodziankę. Są tutaj dwie, jedna runa. Jedna runa, której wcześniej chyba nie udało mi się. Nie przedrę raczej, bo oni się we dwójkę trzymają. Oni już piją, ja tutaj nigdy się nie mogłem napić, no. Trzeba się przedostać do pubu, ale to nie będzie trudne. Nie sądzę, żeby to było trudne przynajmniej. Tylko na tych tallboyów trzeba uważać bardzo. On już jest tam trochę zaalarmowany, jak sami widzicie, ale to nie jest nic takiego. Po prostu niech on pójdzie tam, gdzie wcześniej stał i wtedy będzie wszystko rozwiązane. Myślę. No i mamy Havelocka i mamy Emily, która jest na górze tego pubu. Szkoda, że nie mam tekstu tej szanty. Co oni robią, kurna? Chodzą w tej i we w te ciągle. Ty popatrz, idzie tutaj. Wskazówki misji zaktualizowane. Słuchaj, zaopiekuj się tym oto przystojnym żołnierzem. Zobaczymy, jakie wskazówki misje. Znajdź Emily, znajdź Havelocka. No, na pewno go znajdę. Tylko Tallboyem się będziemy musieli zająć i... Zobaczymy też, ilu ich tutaj jest. Dwóch ludzi i jeden Tallboy. I szczur. Najważniejszy element w tej układance. Z ludźmi w ogóle nie będzie problemu, natomiast z tym Tallboyem może być dosyć spory, bo on chyba jednak widzi, kiedy jestem gdzieś wyżej. Ten Tallboy ma określoną trasę. Nie wiem, czy jestem w stanie przyuważyć, jakbym się skrywał za tym murkiem tam poniżej lekko. Dobra, to jest nasza szansa. Attention Dunwall citizens, Hiram Burroughs, formerly the Lord Regent, has confessed to heinous crimes against the people of Dunwall. He shall be confined to the Coldridge Prison until the proper authorities decide his sentence. Czyli to jest chyba ten gościu, którego nagranie puściliśmy do wiadomości innych ludzi. Tutaj trzeba będzie być ostrożnym. Wszędzie się kręcą strażnice. Wszędzie. Plany prototypu, no proszę. Jestem ciekaw, jakie to są plany prototypu, jakiego prototypu. Najpierw pootwieramy trochę tych drzwi. Wiemy, że jest tutaj bezpiecznie, nikt się nie kręci. Na początku chyba znajdziemy Emily. A potem rozprawimy się z Havelockiem, którego zabijemy za to, co zrobił innym. Strażników jest tutaj dwóch. Muszę mieć ten mroczny wzrok włączony. Kurwa. bad. Could the city get any worse? There is evidence that Anton Sokolov was held here against his will for some time. We can't determine what happened to him. I'll bet my commission he's in that building with Piero Joplin. If so, arrest him. But I don't want him harmed until I get to the bottom of all this. Careful. The place may be booby-trapped. One in a lot. What else? Yes, sir. Servants were all executed shortly before we arrived. Looks like a naval cutlass and a small-bore pistol. Looks like Corvo ran him up before he left. Turn this building inside out, and it goes without saying. This area is secret. Still walkers at all points. And stay vigilant. Corvo's the most dangerous man in the Empire. Mm-hmm. There's nowhere else to go. Never thought he'd bother us again. I guess he holds a grudge. Dobra, zaraz. Najpierw się przyjrzymy, jakie kolejne zadania się nam tutaj pojawiły. Ocal Piero i Sokołowa. Nawiąż kontakt z Piero Sokołem wewnątrz warsztatu, wejść do środka przez balkon w stronę rzeki. Na pewno tak uczynię. Teraz musimy unikać tych panów i wszystkich tutaj powyduszać. To jest jakiś losowy jegomość zupełnie, który będzie schodził na dół i którego tutaj zaraz sobie przydusimy. O kurna, serio? Tak dużo ich jest tutaj. No dobra. Co i co ty niby zrobisz tutaj? Serio? Ja pierdzielę. Trudna akcja tutaj będzie do przeprowadzenia. Z korupiakiem musimy się rozprawić nie inaczej, jak tylko kuszą z bełtami. Po cichu. Co ja nie wiem, co on sobie drzemkę popołudniową uciął, czy co, bo... Nie, on jest martwy. Nie, nie jest martwy. Jest martwy czy nie jest martwy? Jest martwy, jesteś martwy, gościu. Nie, no nie jest martwy, po prostu się zaklinował, no halo. Ja pierdzielę, no. No, pluniesz na mnie czy nie? Jesteś za cienki, co? Nie dajesz rady, co? Boisz się, dobra. Zajebiście. Twój kumpel się odważył się otworzyć, a ty zamknięty jesteś. My tutaj byliśmy i czyściliśmy sobie płaczki. Okej, to jest na zewnątrz. Teraz przedostałem. Myślę, że to możemy też otworzyć. Odpalam? Jezu, co tutaj się dzieje do jasnej cholery? Musimy poszukać naszego rybaka. Tym się zajmiemy później. Chociaż jest to zadanie opcjonalne na początku, to może jednak tym zadaniem opcjonalnym tutaj się zajmiemy. Co zajebiście. Chyba zaalarmowałem jednak. O, jakie ostre słowa lecą. Chyba tutaj nie wejdziecie, co? Właśnie, że mogę. Co, może jednak najpierw... No, wreszcie się obudził już, typu. Okay. Whatever. A co, cóż tu jest? Zobaczymy, czy ktoś tutaj... Ta. Ale są tutaj ci goście, więc wychodzenie tędy nie będzie najlepszym rozwiązaniem. Więc tak naprawdę wydaje mi się... No proszę bardzo, obudził się śpiąca królewna, kurna, skorupiacka. To tak naprawdę na początku, tutaj jest dwóch Tallboyów aż. Na początku chyba jednak będę się, spotkam się z Emily. Ja pierdzielę. Wszędzie tutaj jest dosyć niebezpieczny. Wszędzie jest niebezpiecznie, dlatego dobrze, że jestem Corvo, który se da radę ze wszystkim. Trzeba działać szybko i niepostrzeżenie. Więc na początku, tak jak sobie powiedziałem, spotkamy się jednak z Emily. Trzeba tych dwóch panów unieszkodliwić na górze. Właśnie tutaj. Co ty lejesz na łóżko? O przymurku jeden? Gdzie on lał do jasnej cholery? Przecież tam było moje łóżko! Fuck you! Albo i nie, ale kurczę, w domu się nie leje, człowieku. Matka cię kultury nie nauczyła? Jaki hamuwa, no. Hamuwa do kwadratu po prostu, no. Co to ma być? Ja nie mogę. Myślałem, że to jest przejście dla szczura. W ogóle tak jakby... Nie no, nie nalał na Emily. Nie no, tak jakby nalał na Emily. Tak jakby naszczył na Emily. No i co? Ej, a co się stało z twoim kumplem? Wiesz może, gdzie on jest? Gdzie jest twój kumpel? Ty, no nie wierzę, na dywany sikają, no! Co za kurna hamuwa się tutaj odbywa. Po prostu jestem w szoku, Ta gra przekazuje złe wzorce młodzieży, no. Ja tutaj staram się nie mordować, staram się przyduszać ludzi, a ten gościu leje na dywan, no. Ten gościu po prostu leje na dywan. Powinienem cię zabić za to. Powinienem cię po prostu zabić za to, ale znaj łaskę. Znaj moją łaskę. Ty, czy ten gościu idzie do góry? Co on robi? Co on robi? Go tylko położyć, no. Kto to jest? Jezus Maria. A nie, to jest liścik, kurna. Myślałem, że szczyna Emilii, no to jeszcze by było gorsze w ogóle. Dobra. Gościu z... Ty, on już nie żyje. Ten gościu, którego niosę, on już chyba nie żyje. Serio? Raczej oni się tutaj, powiedzmy, odradzają w nieskończoność, czy jednak chyba nie.